dzisiaj wyczytałem w Gazecie Wyborczej, zresztą nie tylko ja, że prezes Centralnego Banku Węgier oświadczył, że wydadzą prawie 2,7 miliarda złotych na cykl kształcenia ekonomistów, którzy nie będą stosować, jak to określono, błędnych neoliberalnych doktryn. Muszę powiedzieć, że to jest wiadomość, która mnie bardzo mocno zdziwiła. To znaczy co, będzie określona doktryna nauczana? To już żeśmy przerabiali i Węgrzy też. No, najwidoczniej. Chodzi o to, żeby wykształcić ekonomistów z nowym podejściem. Ja tak tylko dorzucę, że myśmy... Ale pan na poważnie teraz? Nie, ja poważnie. Myśmy przegonili Węgrów w PKB na głowę według parytetu siły nabywczej i w ciągu transformacji Węgrom przybyło minimalnie, a nam przybyło bardzo dużo. Bo oni mieli tych ekonomistów wykształconych wedle tej neoliberalnej, nie wyszło. My niby częściowo też. Znaczy, oczywiście, że bardzo tak możemy sobie tutaj ironizować i pewnie ironia po części jest wskazana, bo ekonomiści strasznie nie lubią słyszeć, że ich nauka jest ideologiczna i będziemy się przed tym bronić bardzo silnie i podkreślać, że absolutnie tak nie jest. Co do pewnego stopnia jest prawdą, a do pewnego stopnia nie jest oczywiście prawdą. Natomiast dobra informacja w tej informacji jest ukryta taka, że to jest bardzo poważny impuls, jeśli chodzi o finansowanie szkolnictwa wyższego na Węgrzech i moglibyśmy sobie życzyć takiego samego w Polsce. No 2,7 miliarda, prawie 3 miliardy złotych. Poważna kwota. Czyli to tam chyba jest apel do pani minister Bobińskiej. Zdaje się, że ta kwota, którą tam z zysków banku będzie przekazana, tak, ona przewyższa wydatki na całe szkolnictwo wyższe na Węgrzech. Jest wyższa niż to, co idzie na wszystkie szkoły wyższe na Węgrzech. Przekonany, że nasze banki by się dołożyły do szkolnictwa ekonomicznego. Prawda, panie prezesie? No na pewno.